Sponsorem programu jest Orlen. Ale tu na miejscu jestem jakby, ja mam wrażenie, że sportowcy, my jesteśmy, to są trochę dwie osoby. Jedna to jest ta wartość taka typowo sportowa, czyli wyniki, zawody i od tej strony potrzebujemy menadżera, ale jest też druga wartość, ta wartość medialna, która też funkcjonuje i ona funkcjonuje na tym naszym podwórku polskim. I tutaj w zasadzie jest dobrze, uważam, mieć menadżera, kogoś, kto jest nie tylko w sporcie, ale ktoś, kto działa na wielu płaszczyznach i w różnych środowiskach. I tutaj czasami mam wrażenie, że nasi menadżerowie polscy nie do końca są w stanie zrobić nawet aż tak dobrą robotę tutaj, bo tu potrzebujesz mieć osobę, która jest w środku, która zna to od kuchni. I czasami chyba trzeba jakby podzielić się, że z tej sportową od tej sponsorskiej. Tak, tak, tak. Znaczy oczywiście to nie, to jest, wiesz, to wszystko idzie razem w parze, ale no wiesz, na pewno znamy przykłady wielu sportowców, którzy mają niesamowite osiągnięcia, ale totalnie nie potrafią tego sprzedać medialnie i za czym idą trochę gorsze współprace, a znasz kogoś, kto świetnie potrafi to sprzedać, kto świetnie prowadzi social media i wtedy w dyscyplinie totalnie niszowej, w której prawie nie ma konkurencji. No, na przykład, więc no to jest taki temat, który no jest szeroki, tak naprawdę. Sponsorem programu był Orlen.